Dzień dobry, Dariusz Nowakowski, witam Państwa bardzo serdecznie z zajezdni tramwajowej Borek we Wrocławiu. Właściwie jesteśmy gośćmi, ale naszym gościem w programie jest Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiej Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Witam serdecznie. Dzień dobry, jako gość i nie gość. No to właściwie się gościmy i nie gościmy. Panie prezesie, proszę powiedzieć na początku, bo jednak bardzo smutne informacje z pętli leśnickiej dobiegły do nas wczoraj, no już wieczorem. Co wiemy? Wiemy na ten moment, że po godzinie 19 śmiertelne potrącenie pani starszej, 75-letniej, najprawdopodobniej osoby w kryzysie bezdomności, która tamtędy przechodziła, wysiadła z tramwaju, tam mamy dwa przystanki dla wysiadających, przeszła, wysiadając z jednego tramwaju, przeszła w taki sposób przed drugim tramwajem, że prowadząca ten tramwaj nie była w stanie tej kobiety niestety zauważyć. Skutek śmiertelny, bardzo nam przykro, zarówno w stosunku do tych, dla których ta śmierć jest tragedią, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, jak też jest to wielki dramat dla nas, jako dla firmy, a także dla samej motorniczej, która na pewno nie pozostanie bez śladu na jej psychice. Mogę zapewnić, że zapewniliśmy wszystko to, co konieczne w tej sytuacji. Opiekę psychologa, wsparcie ze strony służb prawnych, adwokata. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie, będziemy pomagać także rodzinie. Na pewno nie zostawimy naszej motorniczej samej. Jesteśmy jak MPK jedną drużyną, zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach. Ja nie chcę, broń Boże, rozstrzygać, czyja to wina, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rzeczywiście ta motornicza zrobiłaby to z jakąkolwiek premedytacją. No to musiał być przypadek, przynajmniej tak mi się wydaje. Zdecydowanie. I wiele jest konferencji organizowanych też dla dziennikarzy, mających na celu uświadomić, że ta droga hamowania tramwaju jest długa. Sam dwa razy zastanowię się, kiedy w ciemniejszym miejscu przejdę przed tramwajem, bo po prostu w starciu z tramwajem nie mam żadnych szans. Trzeba jeszcze cały czas uświadamiać. Cały czas jest wiele do zrobienia w tej sprawie. Tak, zdecydowanie tak. To jest drugi przypadek śmiertelny w tym roku. Pierwszy na styku z rowerzystą, gdzie też motorniczy nie miał żadnych szans na zahamowanie, bo rowerzysta pojawił się w ostatnim momencie. Tutaj także ten czas na reakcji nie był możliwy, bo motornicza po prostu z miejsca, w którym była tej pani, nie, zobaczyć nie mogła, zwłaszcza, że było ciemno, zwłaszcza, że miejsce nie jest idealnie oświetlone. Przykro, że tak się stało. Wszyscy bądźmy ostrożni, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, gdzie zabiegania jest więcej, emocji jest trochę więcej. Wszyscy się gdzieś tam spieszymy. Bądźmy ostrożni, bo tramwaj to jest kilkadziesiąt ton. Niełatwo go zatrzymać, a jest jednak dość skutecznym niszczycielem. No, czasami nawet zbyt skutecznym. Tutaj niestety zgoda i prawda. Natomiast te tramwaje we Wrocławiu są coraz nowocześniejsze, bo to może dostrzec każdy, po prostu patrząc na wrocławskie torowiska i widząc te pojazdy. Proszę powiedzieć, co w tym roku udało się zrobić, jeżeli chodzi o wymianę taboru, bo cały czas przychodzą nowości, zmodernizowane Skody, ale też tramwaje modelu z Gamma, czy te po prostu od firmy Modern Trans. Też na śniadaniu wigilijnym MPK słyszałem też, że pojawia się firma PESA gdzieś tam w przyszłości, być może coś uda się zdradzić. Tak jest, to przyszły rok to będzie rok z jednej strony Modern Transu, przed nami jeszcze 20 nowych modelów Gamma, mamy już ich 26. A już są widoczne bardzo. Już są widoczne. Tak, 26 ich widać, więc myślę, za chwilę pojawi się na torach 27, więc jeszcze 20 przed nami będą jeszcze bardziej widoczne. Co ważne, to są nie tylko tramwaje nowe, niskopodłogowe, klimatyzowane, niebieskie, ale także zdecydowanie bezpieczniejsze. Tam nawet konstrukcja tego pojazdu jest taka, że nawet jeżeli ktoś pod ten tramwaj wpadnie, to jest jeszcze te 2-3 metry, kiedy mimo, że jesteśmy pod tramwajem, to nam się nic złego nie stanie, ten dodatkowy bufor bezpieczeństwa. Także jeszcze 20 gram przed nami, no i rozpoczynamy na jesieni przyszłego roku dostawy tramwajów z firmy PESA. To myślę też dla wielu miłośników komunikacji firma na pewno doskonale znana. Kilka takich tramwajów mamy we Wrocławiu, łącznie będziemy mieli w tej chwili 21, ale zastanawiamy się też nad jeszcze opcją, skorzystaniem z prawa opcji, ale wszystko będzie zależne oczywiście od pieniędzy, bo pieniądze są tutaj kluczem do wszystkiego, zarówno do zakupów taboru, jak i do inwestycji w tory, bo ten rok to także 80 milionów, które wydaliśmy na to rewolucję. Za kilka dni, dosłownie w Wigilię, zakończymy ostatnią pracę torewolucyjną na moście szczytnickim, ale zakończyliśmy także pętlę Leśnica, nomen omen, zakończyliśmy także pracę Jana Pawła, zrobiliśmy kilkadziesiąt fajnych remontów, no i to widać w spadku wykolejeń, to jest dla mnie największa radość, przyszło 80% spadek wykolejeń, no ale też nowy tabor, który mieszkańcy widzą, doceniają, to tramwaj Gamma, myślę, jest taką perełką
z której zadowoleni są i kierowcy, i pasażerowie, i motorniczowie, no i też ci, którzy kompletnie jeżdżą swoimi samochodami, ale podziwiają ten tramwaj, bo jest po prostu ładny. To, co doceniam jako taki patriota gospodarczy trochę, staram się czasami kupować polskie produkty, to, że jednak no, kupujecie na polskim rynku, dajecie zarobić polskim producentom, no bo co, PESA to jest Bydgoszcz, Modern Trans to jest Poznań, w dodatku jeszcze dochodzi modernizacja Skut, to nie wiem, czy to w Polsce? Tak, to też w Polsce, to polska firma SAT, także staramy się rzeczywiście robić bardzo dużo. To nie jest tak, że o, trafiły nam się polskie firmy, no, o, były najtańsze. Nie. Są też dobre, nie? Już w postępowaniach przetargowych staramy się walczyć o to. Byliśmy prekursorami też walki chociażby o właśnie polskie produkty kontra producenci z Turcji czy z Rosji, bo tacy też chcieli na nasz rynek wejść. Byliśmy pionierami, nasze rozwiązania przygotowane przez naszych fachowców od zamówień publicznych w tej chwili są kopiowane w innych miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych. To nas cieszy. Uważam, że patriotyzm gospodarczy to jest akurat ten zdrowy patriotyzm, bo na tym dzisiaj powinien polegać patriotyzm. Solidarność z jednej strony między ludźmi, a z drugiej strony w biznesie wskazywanie na to, co polskie, bo konkurencja jest naprawdę bardzo ostra i trzeba na to uważać, bo dziś popełnione błędy za kilka lat będą skutkowały bardzo poważnymi konsekwencjami. No oczywiście, to jest inwestycja w polską gospodarkę. Zdecydowanie. A tym bardziej chyba też można nauczyć się na błędach innych miast, bo chociażby Warszawa no, ma pewien problem z koreańskim dostawcą i trzeba tam modernizować przystanki. Jest to sytuacja dość kłopotliwa. No jednak zaopatrując się na polskim rynku, w razie czego mamy też większą możliwość, w razie czego jakiejś też ewentualnej korekty. Reakcji, oczywiście, to widzimy, no bo oczywiście nic nie jest idealne. Tak? Czasem nawet producentom zdarzają się błędy, ale widzimy, jaki jest czas reakcji na producenta, który jest w Poznaniu, a jaki jest czas reakcji producenta, który jest w Korei. No to w naturalny sposób jest łatwiej. Stąd myślę, że najlepszy dowód na to, że ta współpraca wygląda dobrze, to fakt, że przedstawicieli Modern Transu właśnie zaprosiliśmy na nasze świąteczne śniadanie, aby skonfrontować się także z dziennikarzami, także z naszymi motorniczymi. I to jest fajny dowód na to, że ta współpraca jest dobra nie tylko w wymiarze medialnym, ale też takim bardzo realnym. Panie prezesie, a lubi pan kolej? Lubię kolej, oczywiście. No, niektórzy zarzucają, że może pan nie lubi, więc ucinamy. Nie, zdecydowanie, kolej zdecydowanie lubię. Ja powiem szczerze, gdzieś tam ta moja pasja do kół tych właśnie żelaznych zaczynała się od kolei. To gdzieś, jeszcze jak byłem dzieckiem, to jeździliśmy z tatą, oglądaliśmy pociągi i jeśli gdzieś tam myślę o jakimś rozwoju swojej kariery zawodowej, to ja uważam, że PKP jest miejscem, o którym kiedyś będę myślał całkiem realnie, być może już niedługo. Czyli nie traktuje pan pociągów w kategorii konkurencji dla komunikacji miejskiej? Absolutnie nie, to musimy działać razem. Nie ma dzisiaj myślenia tylko o autobusach, tylko o tramwajach. Komunikacja miejska i kolej muszą być naturalną częścią, są naturalną częścią. One są także w Wrocławiu naturalną częścią i współpracują ze sobą, dlatego oba te elementy muszą być wydolne. Dzisiaj widzimy, że w wypadku kolei dolnośląskich tych pojazdów jest zdecydowanie za mało. Każdy widział chyba ten obrazek, gdzie ludzie chociażby na dworcu w Legnicy się nie mieszczą. I rozumiem, że jest to jakiś problem. My też mamy czasem braki taborowe. I jeżeli ten brak taborowy po stronie kolei dolnośląskich będzie uzupełniony, to wtedy wierzę, że łatwiej też będzie można mówić chociażby o wzajemnym uznawaniu biletów. Ale wierzę, że współpraca jest najlepszą drogą do rozwiązywania problemów pasażerów. Tak jak dla pasażera nie jest ważne, czy to jest pociąg Polregio, czy to jest pociąg jakiegoś kolei dolnośląskich, czy innego przewoźnika. Ważne jest, żeby jechał do przodu i było czasie. No, w KD jest trochę wygodniej, to moja prywatna opinia. Ja powiem szczerze, że tak często jeżdżę tramwajami, że na pociągi już nie mam czasu, ale myślę, że to przede mną. Ja akurat wczoraj do Szklarskiej Poręby pojechałem, to przyznam szczerze, że fajna podróż i zachęcam. A to ostatnio jak jechałem, powiem szczerze, jechałem pociągiem, ale miałem tą przyjemność, że jechałem w lokomotywie pociągu. To jest też ciekawe doświadczenie. A trasa do Szklarskiej Poręby, zwłaszcza teraz po remoncie i w tym okresie takim zimowym, no jest rzeczywiście przepiękna. To w sumie może zostańmy na moment przy tym wątku, bo udało się zaczerpnąć troszeczkę też pewnie inspiracji za granicą. Były Włochy? Były Włochy, rozmawialiśmy też z producentami, no bo tak naprawdę cały czas kupujemy nowe pojazdy, ale nawet i w tych pojazdach jesteśmy w stanie wypracowywać nowości. Mhm. Wiadomo, że wyzwaniem oprócz smogu dzisiaj kolejnym takim ważnym dla Unii Europejskiej, myślę, że dla nas wyzwaniem, to jest ograniczenie hałasu. Tramwaj jest jednym z tych elementów w mieście, który hałasuje najbardziej, dlatego musimy szukać rozwiązań optymalizujących, obniżających ten hałas, a tu koła są podstawą, dlatego rozmowy w Hucie Lukini na temat takich rozwiązań, które pozwolą już w tramwajach PESA zastosować taki model koła, który będzie mniej uciążliwy dla pasażerów i dla mieszkańców. I wierzę, że to się uda. Technika idzie bardzo do przodu i chociaż tak naprawdę to wciąż koło jest okrągłe, wciąż jest z tego samego materiału, to jednak możliwości
wygłuszania go są ogromne. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, co tam zobaczyliśmy i wierzę, że to już w tramwajach PESA będziemy mogli te zmiany mieszkańcom pokazać. Zwłaszcza, że co ważne, my punktowaliśmy, wybierając tramwaj, wskazywaliśmy także na hałas jako ten element, który był punktowany, jego ograniczenie było punktowane. No to też pewna ciekawostka. Zastanawiam się jeszcze na temat tu rewolucji, bo widzimy jej efekty. Pewnie już jest nawet mniej uciążliwa niż była w tej pierwszej fazie. Zdecydowanie. No bo to jednak najważniejsze skrzyżowania, ma tu na myśli Plac Dominikański czy Jana Pawła II. Tak, to były takie miejsca, że rzeczywiście chyba każdy troszeczkę czasami się zdenerwował, ale dzisiaj z drugiej strony jadąc z nimi, no słyszymy, że jest to po prostu przejazd przyjemniejszy i bezpieczniejszy, bo to właściwie to było aż niebezpieczne też dla kierowców, prawda? Bo to tam takie wertepy tam. Też przyjemniejszy, tak mówię, że chociażby słuchowym, no jeździ czasem tak. Też samochodem, no to słyszę, że jedzie się po prostu przyjemniej. Także i nasze amortyzatory na tym zyskały, i nasze emocje na tym zyskały. Także to rewolucja jest programem nie tylko kierowanym do motorniczych, nie tylko kierowanym do pasażerów tramwajów, ale naprawdę do wszystkich. Znaczy chociażby Plac Strzegomski, czy też obok TGG, bo to zachodnie, a ja właśnie nieprzypadkowo mówię o tym fragmencie teraz, bo zastanawiam się właśnie, co dalej z ulicą Legnicką, bo jest jasne od dawna, że potrzebujecie alternatywy w postaci TAT-u, w postaci tramwaju na Popowice. Tak. Czy ma pan prezes jakiś przybliżony termin, kiedy mogłyby ewentualne prace na tej Legnickiej wystartować, bo wiem, bo jeżdżę też tą trasą dość regularnie, no i to torowisko pomiędzy ulicą Zachodnią a Magnolia Park, no sam pan prezes wie, że nie jest w dobrym stanie, bo nawet tramwaje jeżdżą wolniej w tym miejscu. Zdecydowanie tak, mamy tam ograniczenia prędkości, mieliśmy do czynienia z najróżniejszymi sytuacjami, także pierwsze moje przygody z MPK, no to właśnie Mercedes, który uderzył w słup i nagle się okazało, że byśmy musieli na tydzień wyłączać tamten fragment torowiska, dzięki pomysłowości naszych inżynierów udało się to zrobić szybciej. To był taki pierwszy czas, kiedy mogłem zobaczyć, że można coś w MPK zmienić i zaczęliśmy zmieniać. Na pewno w przeciągu najbliższych 2 lat, w przeciągu 18 miesięcy ulica Legnicka, zwłaszcza ten odcinek, będzie musiał być zmodernizowany. Wszystko zależy od pieniędzy, ale bardzo bym chciał, żebyśmy to do lata roku 2024 ten odcinek wyremontowali. Czyli już by mogło się to zacząć właściwie w tej kadencji. Tak. Zdecydowanie tak. Na pewno projekty już się będą pisały. No i drugi element, który jest ważny dla ulicy Legnickiej, osiągnęliśmy kompromis także z Zielonym Wrocławiem, z Zielonym Departamentem Zarządem Zieleni Miejskiej i uzgodniliśmy konkretną, bardzo, bardzo dużą, bliską 1000 ilość nasadzeń drzew, krzewów, które wzdłuż ulicy Legnickiej się pojawią. Pierwsze już drzewa się pojawiły, kolejne będą się pojawiać na wiosnę. Będzie to zrobione właśnie w taki sposób, aby też nie kolidowało potem, czy to z remontem torowiska, czy też nie utrudniało nam ewentualnej wymiany torowiska za 20 lat. Panie prezesie, a jak wróciłby pan jeszcze pamięcią do tych pierwszych tygodni, miesięcy pracy w MPK, przypomina pan sobie taki moment, w którym już naprawdę aż było ciężko wytrzymać, bo wyobrażamy sobie sytuację, w której pan odbiera ciągłe telefony, tu się wykoleiło, tam się wykoleiło, teraz musimy się pojechać tędy, albo zmieńmy to. No to były jednak na pewno nerwowe momenty, teraz pewnie jest już dużo spokojniej, natomiast przypomina sobie pan taką chwilę, że ach, już bym po prostu coś tutaj znaczy, musiał zrobić z tym wszystkim, bo już nie mogę. Najdłuższy moment to chyba była rzeczywiście zima 2 lata temu. Która tutaj, trzeba sobie ewidentnie powiedzieć, nas trochę zaskoczyła, gdzie nagle w niedzielę okazało się, że budziłem się o godzinie 6 rano, mieliśmy już na koncie 5 wykolejeń. Nie ukrywam, że teraz bardzo się tego obawialiśmy, do tej zimy byliśmy zdecydowanie lepiej przygotowani, myślę, że nawet lepiej niż zima była przygotowana do nas, także... No zima to jeszcze może nadejść. Na styczeń też będziemy przygotowani, tu jestem spokojny, ale no, bałem się takiego czarnego scenariusza. Przećwiczyliśmy to w tej chwili na tym ostatnim zimowym okresie, także zapewniam, że będzie dobrze, że jesteśmy do tego przygotowani, że wyciągnęliśmy wnioski i to jest pocieszające, bo ważne jest nie tylko, żeby szybko zareagować, ale żeby też wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby za 2 lata ten system znów zadziałał, żebyśmy byli gotowi na to, bez względu na to, jaka będzie pogoda, żebyśmy wiedzieli, w jakim momencie reagować. I to jest postęp, który nam się udało osiągnąć. No to też wymaga troszeczkę tego, żeby pracownicy wiedzieli, z czym muszą się liczyć, no bo widzimy służby, które gdzieś tam ten śnieg z tych torów odgarniają. Ja to obserwuję, bo jeżdżę komunikacją. Procedury, to jest podstawa, tak? I to jest to, na czym się bardzo skupiliśmy w ostatnim czasie, przygotowanie procedur, aby to nie było spontaniczne, tylko żebyśmy wiedzieli, jest taka temperatura, podejmujemy takie działania, spada poniżej 10, podejmujemy kolejne. Jeżeli jest minus 40, to nie jeździmy w ogóle. Do tego też mieszkańców trzeba przyzwyczajać, tak? Żeby nie było potem szoku. Tak było wczoraj, w Białymstoku, była taka ślizgawica, prezydent jasno napisał, autobusy zostają w zajezdniach, nie jeździmy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdybyśmy my tu we Wrocławiu powiedzieli, że jest ślizgawica i autobusy zostają we Wrocławiu. Jak już widzę te wszystkie portale hejterskie tu w Wrocławiu i inne, które by się na nas rzuciły. To jest normalny czas. To
zima czasem nas zaskakuje i ważniejsze jest, żeby być bezpiecznie i dotrzeć do domu, być może trochę później, niż zablokować całe miasto. Tego się jeszcze musimy nauczyć, tego właśnie takiego spokoju, racjonalizmu. W wypadku chociażby Niemiec to jest oczywiste, a my byśmy wszystko chcieli zawsze i na pierwszym miejscu spokojnie. To myślę, że to też jest dobre przesłanie na te święta. Wyluzujmy. Święta nie są po to, żeby sprzątać i robić zakupy, tylko żeby ze sobą posiedzieć i porozmawiać. No, panie prezesie, no bo Polacy to ambitny naród, my byśmy chcieli wszystko od razu. Tak, i dzięki temu być może mamy sukcesy w Himalajach, ale też iluś tam naszych wybitnych himalajistów w tych Himalajach zostało na zawsze. To też się zgadza. A co by było, gdyby autobusy nie wyjechały na wrocławskie ulice? Znam odpowiedź. Chce pan prezes usłyszeć? Tak. Powstałyby memy. Powstałyby no tak, w tym jesteśmy dobrzy, ale to... Powstałyby memy, a pan prezes ostatnio odniósł się do tych memów, które powstały przy okazji tego zdjęcia w tych okularach. No, przyzna pan prezes, że rzeczywiście to zdjęcie no, ciekawe. Tak, ciekawe. Tak jak powiedziałem, gdzieś, gdybyśmy byli w jakimś takim kraju mocno komunistycznym, to fotograf, autor tego zdjęcia powinien zostać ścięty. No ale rozumiem, u nas jest większa łaskawość, więc... Czyli pan prezes nie pozował? Pracujemy dalej. Nie, to wie pan, jak zobaczyłem to zdjęcie, to sam potem byłem przerażony, ale powiem szczerze, pracujemy też nad tym. Ale trzeba mieć trochę dystansu do siebie, bo myślę, że to właśnie te problemy i ten cały hejt w wielu wypadkach wynika z tego, że po prostu ludzie nie mają do siebie dystansu. Że mają po prostu, przepraszam za ten język, takie zbyt spięte poślady i to gdzieś tam powoduje, że nie potrafią się odnieść do rzeczywistości. Który Śląsk na koniec sezonu? Pierwsza ósemka to jest najważniejsze. Dobrze, a jak zakończy się wojna? Zakończy się w przyszłym roku? Tak, zdecydowanie. Czyli jesteśmy optymistami? I myślę, że jesteśmy realistami, o tak opowiem. Miejmy nadzieję, bo rzeczywiście te sukcesy na froncie są. A pytam o to, bo wiem, że pan prezes zawsze też blisko tych spraw. Zresztą one dotyczą nas, po prostu wszystkich. Zupełnie na koniec chciałbym poprosić o takie dobre słowo świąteczno-noworoczne od pana prezesa Krzysztofa Balewejdera dla widzów Wrocławskich Faktów. Dla siebie i dla Państwa. Jeśli chodzi o najbliższe święta, to przede wszystkim życzę Państwu dużo pokoju. Zarówno w tym wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, bo pamiętać trzeba, że bez bezpiecznej Ukrainy nie ma bezpiecznej Polski, ale też w takim bliskim nam wymiarze. Życzę pokoju w naszych, Waszych rodzinach i w naszym sercu. Dzięki temu, myślę, będziemy mogli pięknie przeżyć te święta. A na nowy rok, cóż, mam nadzieję, że to będzie rok naprawdę dobrej zmiany. Tego życzę sobie, Państwu i Polsce. Ja również, panie prezesie, w imieniu redakcji składam serdeczne życzenia. Akurat MPK potrafi współpracować z dziennikarzami, więc dziękujemy bardzo i polecamy się na przyszłość. Dziękuję bardzo, najlepszego. Dziękuję również Państwu. Życzenia będę jeszcze składał, to może tym razem się powstrzymam, ale życzę sympatycznego, dobrego dnia, może jakiejś smacznej kawusi czy herbateczki, albo jakieś ciasteczko, kto to wie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia.